Dzień dobry, w moim studiu ponownie Violetta Kulpa, poseł na Sejm. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani poseł, ostatnio opinię publiczną rozgrzewa informacja o szykowanym dla nas pakcie migracyjnym, o tym, że migranci mają przyjechać do Polski i to w liczbie narzuconej nam przez Unię Europejską. Co sądzi pani na ten temat? No oczywiście jesteśmy przeciwni, zdecydowanie. To referendum, które miało miejsce przy ostatnich wyborach parlamentarnych, no niestety nie udało się osiągnąć wymaganej liczby podpisów, wymaganej liczby głosów przy wyborach, aby rzeczywiście było wiążące. W związku z tym, co teraz się dzieje, co opowiada z różnymi scenariuszami pan premier Tusk, pan prezes Jarosław Kaczyński postanowił, że rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym przeciwko paktowi migracyjnemu. Oczywiście musi być to minimum 500 tysięcy podpisów, bo taki jest wymóg ustawowy skierowania wniosku o referendum do Sejmu. I oczywiście będziemy na pewno starali się zebrać dużo więcej tych podpisów, myślę, że około 700 tysięcy, po to, żeby w jak najszybszym czasie złożyć je i żeby można było oczekiwać jak najszybszego wyznaczenia terminu odbycia takiego referendum. Oczywiście te informacje, które słyszymy, które często docierają z różnych źródeł, one też budzą bardzo duży niepokój wśród Polaków i trudno się dziwić, bo rzeczywiście te obrazki, które docierają do nas z różnych państw europejskich, mogą budzić trwogę. Dlatego my nie chcemy takich obrazów w Polsce, chcemy temu zapobiec, zważywszy również na fakt, że Polska otworzyła swoje podwoje, stała się domem dla setek tysięcy i nawet miliona Ukraińców, którzy uciekali przed tym, co się dzieje za wschodnią granicą, czyli tą wojną wywołaną przez Rosję i tak naprawdę to byli bezbronni ludzie, całe rodziny, które uciekały i tu mieliśmy zupełnie inną sytuację i bardzo się cieszę, że wszyscy pokazaliśmy, jak mamy otwarte serca, jak potrafimy fantastycznie zadbać o naszych sąsiadów. Natomiast w przypadku tych migrantów, tych obrazków, z którymi mamy do czynienia, to zupełnie dotyczy innych ludzi. To są mężczyźni, którzy nie uciekają przed żadną tyranią, przed żadną wojną. To są najczęściej mężczyźni, którzy są tak naprawdę w wieku produkcyjnym, że silni, zdrowi, mogą pracować, ale niestety szukają lepszego miejsca. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie i przykład tych krajów, które już przyjęły, między innymi muzułmanów, wiemy doskonale o tym, czym to się kończy, że to nie są ludzie, którzy się aklimatyzują, którzy się dostosowują do tego państwa, do jego kultury, do narodowości, chociażby sposobu codziennego życia, tylko starają się narzucać swoją kulturę, swoje zwyczaje, które wynieśli ze swojego kraju. I to są to zwyczaje zupełnie inne niż my mamy w Polsce, tak, drastycznie inne. Dokładnie. To nie są ludzie, którzy chcą się asymilować, tylko wręcz przeciwnie, narzucać swoje prawa, swoje wiarę, którzy chcą narzucać również swój sposób podejścia do różnych tematów i na to się oczywiście nie zgadzamy. I nie chcemy takich obrazów w Polsce, chcemy, żeby Polska była spokojnym krajem, żeby żyło się tu Polakom, przede wszystkim Polakom, bezpiecznie, żeby nie obawiali się o swoje rodziny, o bezpieczeństwo swoich rodzin i dlatego jest potrzebny taki spokój wypracowany, żeby nie było takich chaotycznych rozmów zarówno z rządem, jak i z premierem, że co innego mówi dzisiaj, co innego mówi jutro, tak jak właśnie była rozmowa o tym, że wychodzi na wiec ze swoimi zwolennikami i mówi, że zakazuje nagle azylu, nawet politycznego, co jest dla nas po prostu niewyobrażalne, jak można zamknąć granice osobom, które uciekają przed
tyranią polityczną, przed osobami, które zagrażają ich życiu i zdrowiu, i, albo ich rodzin. No, dla mnie jest to po prostu niespotykane, co można zrobić pod wpływem chwili, chcąc uzyskać chwilowy elektorat, chwilowe wyższe słupki w sondażach. Takich sytuacji w ogóle nie powinno mieć miejsca, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy mówimy o bezpieczeństwie wszystkich Polaków. I dlatego jest potrzebne wreszcie odcięcie raz takiejkolwiek dywagacji, rozmów, zróbmy to referendum, niech Polacy się wypowiedzą i wtedy będzie jasne wskazanie i jasna wytyczna dla rządu, czy też Sejmu Polskiego, jak ma podchodzić w sprawie paktów, jakichkolwiek paktów migracyjnych. Mhm. No tak, ale państwa przeciwnicy polityczni twierdzą, że to właśnie za waszych rządów, chociażby do Płocka, przybyło najwięcej imigrantów. No i właśnie to jest element, który najgorzej jest wykorzystywany w trakcie kampanii wyborczych, tak? Bo wykorzystujemy, czy też próbujemy szafować takimi argumentami, które są łatwe do tego, żeby gdzieś przejąć emocjonalny ten elektorat, który jest chwiejny, właśnie reaguje pod wpływem emocji. I to jest bardzo źle, że wykorzystujemy w ten sposób, w sposób instrumentalny naszych wyborców, bo to nie byli po pierwsze migranci, to są zwykli pracownicy, którzy pracują na kontraktach, jeśli mówimy o budowie Olefin 3 w przypadku inwestycji prowadzonej przez Orlen na wniosek, znaczy w związku z kontraktem zawartym z firmą Hyundai. Pracodawcą dla tych osób jest firma Hyundai, natomiast zlecającym oczywiście jest Orlen, natomiast to nie są migranci w żadnej mierze, to są ludzie, którzy wykonują od danego terminu na podstawie kontraktu X do terminu Y pracę, którą mają zleconą, po jej zakończeniu wyjeżdżają do swojego kraju albo do innego kraju, gdzie wykonują kolejne obowiązki zawodowe. To jest tak, jak my, Polacy, wielu może sobie naszych rodziców, dziadków przypomnieć, jak wyjeżdżali do Iranu, jak wyjeżdżali do Niemiec, zresztą jeszcze tak nie tak dawno na szparagi wyjeżdżali niektórzy chociażby. Więc to jest zwykła praca, którą się wykonuje tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić środki finansowe, żeby utrzymać swoją rodzinę. Natomiast w przypadku migrantów rozmawiamy zupełnie o czymś innym. Czyli nie wykorzystujmy tego, szczególnie w takim kontekście, kiedy pokazywało się jakieś obrazki, kiedy pokazywało się jakieś obrazki w czasie kampanii wyborczej, w jakich to fatalnych warunkach żyją właśnie ci pracownicy z Olefin 3. Nie rozumiem, dlaczego nagle teraz tego nie pokazujemy, może teraz też to pokażemy, może te warunki się zmieniły, może pogorszyły, nie wiem. W każdym razie jakoś teraz jest cicho o tym, żadna telewizja na tę literę nie pokazuje tych obrazów i żałuję bardzo, że no, to jest tylko taki temat odgrzewany na etapie prowadzenia jakichś działań politycznych. Bardzo instrumentalnie, jeszcze raz podkreślam, wykorzystywanie to przez takie sytuacje wyborców. Czy zakładacie państwo jakiś termin, w którym zbierzecie tę wymaganą ilość podpisów, czy dajecie sobie na to jakiś konkretny czas? Tak, myślę, że takie jest założenie. Oczywiście ustawowo mamy określony czas na zebranie tych podpisów, natomiast chcielibyśmy w jak najszybszym czasie zebrać te podpisy, po to, żeby nie rozmydlać też tego, po to, żeby to było jak najszybciej zebrane, jak najszybciej dostarczone do laski marszałkowskiej. Myślę, że wydaje, że w ciągu miesiąca powinniśmy zakończyć ten temat, złożywszy na fakt, że później też są święta Bożego Narodzenia i to jest czas, który poświęcamy zupełnie innym tematom, szczególnie skupiając się na tej atmosferze świąt i naszej rodzinie. W związku z tym na pewno chcielibyśmy nie burzyć tego domowego miru, tego czasu, kiedy rzeczywiście no, na czymś innym skupiamy uwagę. Czyli myślę, że w ciągu 30 dni powinniśmy zebrać tą wymaganą ilość podpisów. To teraz trochę milszy temat. Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kampanię pod tytułem Legitna Praca. Wiem, że ma pani swoje propozycje w tym zakresie, ale może najpierw, czym jest ta kampania? Tak, rzeczywiście, to jest bardzo ciekawy projekt, który realizuje Państwowa Inspekcja Pracy.
I ja z pozycji takiego miasta jak Płock, 100-tysięcznika, do tej pory o tym nie wiedziałam. Będąc członkiem Komisji Kontroli Państwa, oczywiście PIP zdawał relacje ze swoich działań, które prowadził, i jednym z nich właśnie była kampania Legitna Praca, która bardzo mi się spodobała, ponieważ jest adresowana do ludzi młodych. Ludzi młodych, którzy stoją u progu rozpoczęcia swojej kariery zawodowej, czyli kończą edukację i wchodzą na rynek pracy. I po to jest taka kampania Legitna Praca, po to, żeby w sposób przystępny, ciekawy, zainteresujący właśnie takich młodych ludzi, powiedzieć o tym, jakie mają swoje prawa. Nie tylko obowiązki, które narzuca im pracodawca, ale przede wszystkim jak podejmują swoją pierwszą pracę zawodową, to żeby wiedzieli, jakie mają swoje prawa, czyli jakie jest minimalne wynagrodzenie, że powinni mieć umowę o pracę bądź umowę zlecenie, jakie powinni mieć odprowadzane składki. Ale to nie jest tylko ten sam początek, ale również rozmawiamy o ich pracy zawodowej, którą już podejmują, czyli jak bezpiecznie pracować, czyli mówimy o takich podstawowych zasadach BHP, czyli w przypadku pracy gdzieś na budowie, czy w przypadku pracy urzędnika, czy w przypadku pracy biurowej, no to oczywiście warunki pracy, bezpieczeństwa w tym miejscu pracy są oczywiście inne zgoła, odmienne. Ale chodzi o to, żeby zaznajomić tego młodego człowieka, co powinien w cudzysłowie żądać od pracodawcy, po to, żeby miał bezpiecznie, żeby miał zgodnie z prawem, z warunkami prawa pracy, zgodnie z przepisami prawa w zakresie naliczania chociażby mu tego wynagrodzenia i podstawowych składek, żeby wiedział, że może sobie sprawdzić, czy ma odprowadzane te składki tak samo, czy ma odprowadzany podatek do Urzędu Skarbowego. I ta kampania ma taką formę bardziej edukacyjną, czyli pokazania, czego może domagać się młody człowiek, idąc już do pracodawcy, ale żeby był świadomy tego przede wszystkim, czyli nie dowiaduje się tego od samego pracodawcy, tylko jest wcześniej zaznajomiony z tymi informacjami właśnie w takich akcjach edukacyjnych. I zaproponowałam właśnie Państwowej Inspekcji Pracy, aby przeprowadzić takie lekcje, w cudzysłowie, edukacyjne w ostatnich klasach szkół średnich, bo to jest ten moment, albo ten młody człowiek idzie dalej na studia i często na studiach już podejmuje tą pracę zawodową, albo kończy swoje wykształcenie na etapie szkoły średniej i podejmuje pracę zawodową. Czyli to jest najlepszy moment, żeby wtedy tą akcję przeprowadzić. Plus dodatkowo dostałam informację z Państwowej Inspekcji Pracy, że taka kampania edukacyjna do tej pory była prowadzona informacyjna w dużych miastach i stąd poprosiłam, żeby przenieść to właśnie na płockie chociażby podwórko, więc dostałam informację, że będą takie filmiki między innymi w autobusach komunikacji miejskiej pokazywane po to, żeby ten człowiek jadąc autobusem też mógł się zapoznać z taką kampanią. I myślę, że to też jest jakiś plus dodatkowy w zakresie pozyskania takiej wiedzy praktycznej dla wszystkich młodych osób, które będą podejmować pracę. I co ciekawe, PIP zaangażował właśnie w realizację tej kampanii młodych ludzi. Tak. Tak, bardzo się cieszę, że takie działania edukacyjne, takie działania informacyjne są skierowane właśnie do młodych osób, bo no, oczywiście swoją drogą realizują różne instytucje i związki zawodowe takie działania, tylko no, często jest tak, że ten młody człowiek no, tam nie trafi na samym początku. Dopiero jak się coś wydarzy. Taka... Znaczy przykre jest dopiero wtedy, jak on dowiaduje się o czymś, jak już jest post factum, tak? Czyli że coś było niewłaściwie zrobione, albo nie daj Boże, no nie wiem, jakiś wypadek był na miejscu pracy, w miejscu pracy, czyli no to jest taka sytuacja, kiedy już mówimy o efekcie, tak, a no dobrze byłoby wiedzieć wcześniej, przed konsekwencjami. Podczas naszej ostatniej rozmowy poruszałyśmy temat CPK, ale taką dużą inwestycją, która też dotyczy Płocka, jest S10. Co w tej sprawie dzieje się w polskim Sejmie? Ja informowałam za pośrednictwem mediów społecznościowych swoich o tym, że zapisałam się do zespołu do spraw budowy S10, który został zresztą w dużej mierze stworzony z inicjatywy jeszcze parlamentarzystów z naszego terenu. On działa od 2019 roku.
Przeanalizowałam oczywiście częstotliwość spotkań tego zespołu i powiem, że mogę tylko powiedzieć, że bardzo rzadko się ten zespół spotykał. Najczęściej raz do roku albo dwa razy do roku, nawet żadnego razu. W 2023 roku nie było żadnego posiedzenia tego zespołu. W związku z tym też chciałam przeanalizować efekty pracy tego zespołu, jakie zostały omawiane materiały, co było przedmiotem rozmów członków tego zespołu, ewentualnie gości, którzy byli zaproszeni, bo oczywiście interesuje nas przede wszystkim Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I rzeczywiście tych materiałów też nie było dużo. Natomiast ten ostatni zespół, który miał miejsce w październiku, zaprosiłam również za pośrednictwem mojego biura samorządowców z terenu powiatu płockiego, szczególnie te obszary, gdzie akurat ta S10 ma prawdopodobnie przebiegać, gdzie jest styczność z tymi gminami, i również powiatu sierpeckiego i gostynińskiego, po to, żeby ci mieszkańcy też mieli możliwość za pośrednictwem swoich przedstawicieli władz samorządowych przekazania dalej informacji. Niestety z wielką przykrością stwierdzam, że te prace nie posuwają się w dobrym tempie. Do połowy przyszłego roku jeszcze mają trwać konsultacje na temat przebiegu w ogóle trasy S10, bo w tej chwili rozmawiamy o trzech wariantach tej trasy S10 i rzeczywiście ten jeden, który przebiega najbliżej granic miasta Płocka, jest preferowany, jeśli chodzi o miasto Płock przez władze samorządowe. Mówimy o tym wariancie, który ma przechodzić przez teren gminy Bielsk. Bielsk, tak, dokładnie. Czyli to jest ten wariant, który nam najbardziej odpowiada w kontekście połączenia miasta Płocka z trasą S10. Natomiast nie mamy żadnych konkretnych informacji w zakresie podsumowania chociażby tych konsultacji, bo podkreślałam przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg, że my już w Płocku zakończyliśmy te konsultacje, były jeszcze przedłużane o jeden miesiąc i one zostały zakończone jeszcze przed wakacjami. W związku z tym poprosiłam o informacje, jakie są wyniki przebiegu tych konsultacji. Nie udostępniono mi tego, powiedziano, że jeszcze podsumowują, jeszcze spływają jakieś informacje związane z analizą tych wyników i nie mogą jeszcze nam przedstawić żadnych konkretnych informacji co do wyboru tej trasy. Natomiast niektórzy samorządowcy jeszcze obecni na tym zespole, bo mieli też możliwość wypowiedzenia się, przekazywali informację zwrotną, że jeszcze trwają konsultacje, że jeszcze wypowiadają się mieszkańcy w tej kwestii. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy przebieg trasy S10 może dzielić daną działkę na pół, bądź przebiegać koło jakichś planowanych inwestycji, które są albo w trakcie, albo będą realizowane, bo nie wiem, mają na przykład już pozwolenie na budowę. Szczególnie mówię o chociażby jakichś budowach deweloperskich, tak, czy inwestycjach w zakresie rozwój jakiejś działalności gospodarczej, gdzie też jest mowa o rozbudowie chociażby. Więc to są rzeczywiście dosyć trudne jeszcze rozmowy, ale żałuję, że jeszcze mają trwać do połowy przyszłego roku, bo to wszystko nam oczywiście opóźnia czas realizacji tej inwestycji. Później mamy wystąpienie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o decyzję środowiskową, no i dopiero projekt, zaprojektuj i wybuduj. I tak jak nam powiedziano, niestety to jest termin gdzieś dopiero po 31 roku. Czyli to jest mega nieoptymistyczny wariant realizacji tej inwestycji dla miasta Płocka. I nadmieniam jeszcze, że jeśli mówimy o przebiegu trasy S10 od samego Szczecina, to jest ten nasz odcinek połączony w zasadzie z Warszawą, jest jednym z najpóźniejszych w zakresie jej realizacji. Bo część z tych odcinków już jest gotowych, część jest w trakcie realizacji, a część będzie budowanych jeszcze w przyszłym roku. Natomiast nasz jest tak naprawdę na szarym końcu. Czyli tak naprawdę na tę chwilę nie możemy przewidzieć, kiedy ta realizacja się zakończy już lub kiedy się rozpocznie. Nie, wręcz przeciwnie. Niestety ten rok 31 jest chyba takim najbliższą datą, która może wystąpić. Natomiast też dziwiło mnie troszkę podejście przedstawicieli generalnej, kiedy prosiłam o przyspieszenie niektórych etapów prac,
No to pan na spotkaniu powiedział z dosyć dużą ironią, że niektóre konsultacje trwały jeszcze dłużej, albo niektóre wydanie decyzji środowiskowych może trwać i 5 lat. No tego typu argumenty, że oni nie są w stanie przewidzieć do końca, kiedy ta inwestycja może się zakończyć. Znaczy oczywiście braliśmy pod uwagę ich doświadczenie, żeby ze swojej pozycji powiedzieli mniej więcej, jaki okres potrzebny jeszcze do końca realizacji tej inwestycji, której jest tak naprawdę dopiero na początku. Jesteśmy na samym początku. No to są bardzo mało optymistyczne informacje faktycznie na temat tej inwestycji, o której mówi się już od tak wielu lat. Dokładnie. I jeśli jeszcze CPK dołoży nam ktokolwiek z rządzących jakąś informację, że nie wiem, jest ograniczenie, okrojenie, no to będzie dla nas to już dramatyczna informacja. Ja cały czas staram się teraz podkreślać zarówno na komisjach, jak i w Sejmie informację, że Płock naprawdę jest bardzo wykluczonym miastem, jeśli chodzi o komunikację, zarówno taką kolejową, drogową, kołową, jak i jakąkolwiek. Jesteśmy miastem chyba jedynym już ze 100 tysięczników, które ma tak fatalne rozwiązanie komunikacyjne, biorąc pod uwagę fakt lokalizacji dwóch zakładów dużego ryzyka. Siłą rzeczy no, na pewno powinno być planowanie w przypadku takich zakładów, które są ulokowane, tym bardziej, że jesteśmy miastem w centralnej części Polski. Jeśli mówimy o takich ważnych strategicznie dla gospodarki narodowej zakładach pracy, to powinny być również pomyślane drogi ewakuacyjne, to powinny być również komunikacja z innymi dużymi aglomeracjami po to, żeby chociaż te zakłady mogły dobrze się komunikować, biorąc pod uwagę ich działania gospodarcze i prowadzone jakiekolwiek relacje z inwestorami. Powinno być to w sposób naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. Ja podkreślam chociażby, że niedaleko miasto Gostynin potrafił zorganizować chociaż taką obwodnicę, jaką ma, ale ma. Czyli są dwa pasy ruchu na zasadzie odcinkowych dwóch pasów ruchu, ale wtedy też można mieć jakieś rozwiązanie komunikacyjne, które pozwala wyprowadzić ten ruch poza właśnie miasto, poza ścisłe centrum miasta. A my niestety no, mamy jedynie obwodnicę, w cudzysłowie, z której mamy się cieszyć, jednopasmową. Mieliśmy dojeżdżać do Orlenu 7 minut. No, gratuluję tym osobom, które dojeżdżają, bo na pewno na skrzyżowaniu z ulicą Wyszogrodzką no, muszą poczekać dużo dłużej, żeby wpiąć się w ruch. No niestety, tak zwana mała obwodnica, to już mówiliśmy o tym wielokrotnie, zdecydowanie wymaga poprawy i dobudowania tego pasu ruchu, bo to już nawet nie chodzi o wypadek czy kolizję, ale wystarczy zwykła awaria samochodu ciężarowego, by ten ruch się sparaliżować blokował. Totalnie. Tak jest. Smutno kończymy tę naszą rozmowę. Mam nadzieję, że kolejna będzie zawierała więcej optymistycznych elementów. Też mam taką nadzieję i myślę, że wypracujemy takie metody. Albo przygotuję bardziej optymistyczne tematy. Bardzo dziękuję za to, że znalazła pani czas na wizytę w naszym studiu. Z wielką przyjemnością teraz i w kolejnych edycjach programu bardzo chętnie wezmę udział i przekażę mieszkańcom jak najpilniej informacje, które zdobyłam bądź staram się zdobywać z Sejmu i z innych współpracy z innymi samorządami. Dziękuję bardzo za rozmowę. W moim studiu gościła Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie.